Moi drodzy, nasz cel to 200 tysięcy do końca roku. Jesteście nowi? Zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem. Pomóżcie mi osiągnąć cel i pokażmy siłę polskiego fandomu Miraculous. Hej, hej, witajcie, z tej strony Olchuś. Witam was w kolejnym i chyba już ostatnim materiale odnośnie dzisiejszego odcinka o nazwie Kłami Baster. Moi drodzy, odcinek dał nam sporo odpowiedzi na nasze pytania z poprzednich materiałów, jak i nowe informacje odnośnie używania wielu mirakuli i jakie niesie to ze sobą konsekwencje. Kto oglądał odcinek, to wie, w jakich okolicznościach kłami znalazły się tam, gdzie nie powinny być i dlaczego pani Mendelejew została wyśmiana przez prawie wszystkich na żywo w telewizji, przedstawiając swoje niemałe odkrycie. No przecież kto by jej uwierzył w istnienie jakichś magicznych stworków, które są niewidzialne, prawda? No właśnie, tego wam nie będę omawiał, ale zajmiemy się najistotniejszymi sprawami, które zaserwował nam ten właśnie odcinek. Oglądajcie do końca. Jak wiemy, podczas pierwszego starcia z kłami Baster, Tigi i Plak zostali wciągnięci przez samego złoczyńcę, a to oznacza, że nasi bohaterowie nie mieli już szans się jej przeciwstawić. Adrien postanowił się gdzieś ukryć i założyć kostium Banana. Moi drodzy, pan Banan w sezonie czwartym będzie na pewno zakumizowany, bo się cały czas pojawia. Natomiast Marinette szybko pognała do mistrza Fu. No i nasze teorie i chyba obawy sprawdziły się, ponieważ jak wiemy z odcinka, Marinette ubrała na siebie wszystkie Miracula. Dosłownie wszystkie. Ciekawie, a zaraz po dokonała transformacji przy użyciu Miraculum myszy i przemieniła się w Multimouse. Jak się okazało, mocą Multimouse jest pomnażanie samej siebie, ale jeśli posiadać tego Miraculum pomnoży siebie w dużej ilości, to stanie się on coraz mniejszy. No i dam taki przykład, żeby to wyjaśnić. Na tej scenie widzimy 10 kopii Multimouse, nie licząc tej prawdziwej, czyli oryginału, i są one takiej wielkości jak na tym zdjęciu. Jeśli Marinette dokonałaby nie 10, a 11 kopii, to z pewnością byłyby one znacznie mniejsze niż teraz. Także tak to mniej więcej działa. Jak możemy zauważyć, nie będzie fuzji trzech Mirakuli, a tylko dwóch. W całym odcinku mogliśmy zobaczyć takie przemiany jak Multifox, czyli Miraculum myszy z lisem, Multibug, czyli Miraculum myszy i Biedronki oraz, uwaga, Multinua udało się, czyli Miraculum myszy z czarnym kotem. Jeśli chodzi właśnie o te przemiany, to Multimouse to prawdziwa Marinette, reszta tych przemian została dokonana przez jej kopię. I ogólnie rzecz biorąc, cały plan był bardzo dobrze przemyślany, bo z pozostałych Mirakuli, które Marinette miała założone na sobie, wyleciały kłami, które miały działać jako przynęta na złoczyńce. Niektóre z nich miały specjalne zadanie, które polegało na udostępnieniu miejsca w swoim pyszczku takiej malutkiej Multimouse, która za wszelką cenę musiała dostać się do pojemnika Kłami Baster, którym były uwięzione przez nią kłamy. Dzięki temu, że pożyczyła od czarnego kota jego biżuterię, mogła już w środku tego pojemnika podarować kolczyki Tiki i pierścień Plagowi, by inne kopie Multimouse mogły dokonać przemiany już przeze mnie wspomniane Multinua i Multibug. Ta pierwsza zniszczy zbiornik Kłami Baster, a ta druga oczyści Akumę, by wszystko wróciło na swoje pierwotne miejsce. No, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że plan wręcz idealny, miłe dla oka, bo przyjemnie się to oglądało, ale co z iluzją, którą mogliśmy zobaczyć na samym końcu odcinka, zaraz po pokonaniu złoczyńcy? Posłuchajcie uważnie. Zanim przejdziemy do tej sceny, warto wspomnieć, że przede wszystkim zarówno Marinette, jak i Adrien po całej akcji z panią Mendelejew w telewizji podejrzewają, że Biedronka i Czarny Kot mogą uczęszczać do ich szkoły. No, czyli tutaj mózgownice naszych bohaterów w końcu zaczęły jeździć po właściwych torach i jakby nie patrzeć, Adrien podejrzewa, że Marinette może być Biedronką, ale Plak próbuje go zbić z tropu, żeby nie wyszło na jaw, że faktycznie tak jest, natomiast Marinette podejrzewa tylko, że Czarny Kot może uczęszczać do jej szkoły, nic więcej. Nie ma podejrzeń odnośnie Adriena, że to on jest tym czarnym kotem, także chłopak w jakimś tam stopniu może czuć się bezpiecznie. Chociaż tak jak w przypadku Laga, Tiki zastosowała ten sam zabieg, czyli zbicie z tropu swoją właścicielkę, bo przecież oni nie mogą dowiedzieć się o swoim drugim alter ego. Ja wiem, że chcielibyście już tego, ale spokojnie. Moi drodzy, na to przyjdzie jeszcze czas, musimy troszkę poczekać. Okej, kłami powiedziały swoje, ale i tak pozostaje taka nutka niepewności z tyłu głowy, dlatego też trzeba finalnie zamknąć tę sprawę odnośnie prawdziwej tożsamości bohaterów. Czy jest to jednak prawda? Jak już wcześniej omówiłem wam działanie mocy Multimouse, to wiecie, i teraz przechodzimy sobie do tej sceny końcowej, że kopia Multimouse, która przemieniła się w Multifox, stworzyła iluzję, aby wprowadzić w błąd czarnego kota i tym samym zbić go z tropu i pokazać mu na własne oczy, że Marinette i Biedronka to dwie różne osoby.
Sama scena polegała na tym, że to Marinette była Multimouse i oddała Miraculum Biedronce, dzięki czemu czarny kot już był chyba na 100% pewny, że jego podejrzenia okazały się błędne. Doszło do oczyszczenia akumy i sprawa zamknięta. I powiem wam tak, przyznam szczerze, że ja się nabrałem na tę iluzję poważnie, bo przy pierwszym oczyszczaniu akumy myślałem, że to nie jest iluzja, ale jak potem pojawiła się już wycieńczona Multifox i zmyła stworzoną przez siebie iluzję, a później Multimouse zdetransformowała się w Biedronkę, a ta oczyściła tą prawdziwą akumę, to już wiedziałem, że iluzja nie zadziałała tylko na czarnego kota, ale i również na mnie. Ale spokojnie, moja droga, ja i tak wiem, że jesteś Biedronką i żadna iluzja mnie tutaj nie zmyli. Jeśli chodzi o jeszcze jeden ciekawy aspekt tego odcinka, to z pewnością fakt, że można łączyć dwa Miracula ze sobą. W tym odcinku zostało nam już to pokazane i potwierdzone, że takowe sytuacje będą miały miejsce jeszcze w sezonie trzecim i prawdopodobnie, albo raczej na pewno w kolejnych. Z tego co ja mogę się domyślać, to, że Marinette już raczej ogarnia wszystkie Miracula ze szkatułki, jeśli chodzi o działanie mocy i o sam fakt, że można było taką fuzję wykonać. Raczej były jakieś większe nauczania ze strony Mistrzafu, by Marinette była gotowa na wszelkie ewentualne. A jeśli po odcinku Fist wiemy, że ona będzie przyszłą strażniczką Miraculi, to musi być coś na rzeczy, prawda? Z tego co widzimy, bez wahania potrafi korzystać z mocy Miracul myszy, dlatego też musi już coś wiedzieć. Używanie dwóch Miraculum daje wielką moc, więc tutaj na plus, jeśli chodzi o fuzję, ale w życiu superbohatera nie ma tak łatwo i zawsze jest jakieś ale. Jeśli chodzi o konsekwencje związane z używaniem większej ilości niż tylko jedno Miraculum, to z pewnością wycieńczenie na tle emocjonalnym i fizycznym. Sam Mistrz wspomniał o tym w odcinku, a jeśli chodzi o wycieńczenie, to już widzimy na samym początku przemiany w Multimouse, że Marinette uginają się nogi z takiej mocy. To samo pod koniec odcinka, gdy widzimy wycieńczoną Multifox, która zaraz po rozdmuchuje swoją iluzję. Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy można łączyć tylko dwa Miracula, czy więcej. To zostaje jak na razie w sferze teorii, ale mam cichą nadzieję, że przy użyciu dwóch Miraculi ze strony Marinette, która zmieni się w Dragon Bug, i Adriana, który zmieni się w Snake Nuwa, będzie odczuwalna ta konsekwencja w większym stopniu, gdyż byłoby to fajnym smaczkiem. No przecież nasi bohaterowie są jeszcze młodzi, ich organizmy nie są przystosowane do takiej nowości, prawda? Chyba że Marinette to postać, która została stworzona jako niezniszczalna postać i cholera wie co jeszcze, to naprawdę nie mam pytań. Zapewne z takiej fuzji skorzystałby sam Władca Ciem, tylko że w jego przypadku zagrażałoby to jego życiu, gdyż Miraculum Pavia jest uszkodzone. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że sezon trzeci otwiera nam furtkę na ścieżkę, która posiada wiele ciekawych rozwiązań, które coś mi się zdaje, że w sezonie czwartym będą miały jeszcze więcej do zaoferowania. Zaufajcie mi. Jeśli chodzi o premierę kolejnego odcinka, to prawdopodobnie jutro, czyli w niedzielę 13 października, ukraińska stacja chce wyemitować pierwszą część finału sezonu trzeciego. Tak, dobrze słyszeliście. Jak ja i chyba wszyscy w fandomie, nie tylko polskim, ale na całym świecie, mają mieszane uczucia co do tego, ale nic na to nie poradzimy. Odcinek powinien pojawić się u nas o godzinie 20:35 czasu polskiego, także wbijajcie na moją facebookową grupę, tam pojawi się link z transmisją i pamiętajcie o odpowiedziach na pytania, jeśli przesyłacie prośbę o dołączenie. Jeśli będziecie chcieli, żebym poruszył jeszcze jakiś temat inny z tego odcinka, to dajcie znać w komentarzu, przypnę wam serducho i napiszcie, czy podobał wam się ten odcinek i transformacja samej Multimouse, bo jeśli chodzi o nią, to naprawdę postać bardzo ładnie się prezentuje. Naprawdę. Zostawcie subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście i pomóżcie mi osiągnąć cel do końca roku. 200 tysięcy subskrypcji. Dzięki za obejrzenie i do następnego materiału. Bye bye.